Cześć wszystkim, z tej strony Redox. Życzę wam zdrowych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Dużo prezentów oczywiście pod choinką. No i wiadomo, jeszcze szczęśliwego nowego roku 2019. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej w nadchodzącym roku i także mam nadzieję, że pojawią się także nowi widzowie. No i dobra, to będzie na tyle. Nie umiem składać życzeń, ale myślę, że wam się tak siak spodobało. I widzimy się na odcinku. No i witam was ponownie. No, teraz jesteśmy już na odcineczku. Jak widać, jest dosyć świąteczne malowanie nawet. Myślę, bo jest achievement specjalny, challenge, jednym słowem, na tym. I przez to mam akurat takie malowanie na czep, bo trzeba było objechać 12. Chwila, zgasimy go. Trzeba było przejechać 12 tras z tymi ładunkami specjalnymi, żeby odblokować malowanie do ciężarówki i na czepy i takie pierdołki do kabiny. Zaraz wam jeszcze pokażę. Przecież te pierdołki to nie za bardzo się tam dużo pojawiło, aż dwie rzeczy chyba. Tak, dwie rzeczy. I to będzie na tyle. Dobra, zajrzymy do środeczka. No tak, pojawiła się nowa ten firanka z lampkami świątecznymi. O, właśnie paczuszka? Paczusz ten prezencik? Nie, prezencik był. No, tego jelenia złotego jakoś dostałem. Berenifer to jest bardziej, o. Co to było jeszcze? Coś tam było, jakieś taka mało istotna rzecz, która się nie pojawiała u mnie w kabinie, bo szczerze to była taka bezsensowna. A, ten zawieszka, zamiast, jak ten prezent tu jest, to tu była choinka taka, jakaś taka ala zapachowa, jak... No dobra, nie przedłużając tej całej sytuacji, jeszcze coś zerknę. Tak. Dobra, jedziemy w ogóle z Trelleborga. Trochę tu taki kawał drogi, coś wyjątki specjalny do Mannheim. Tak, Mannheim jest tu, to jest Mannheim, dobra. Mamy 15 godzin 26 minut. Udało mi się na szczęście wyeksplodować najważniejszych domowników z domu, właśnie, żeby móc dla was nagrać ten odcinek specjalny świąteczny. No tak, szczerze, świąteczny odcinek po świętach to trochę już jakby był mało świąteczny. Więc dlatego muszę go szybciej opublikować dzisiaj, czyli w niedzielę. Więc przez to trochę goni mnie czas. Mam nie życzenia wam się podobały, które były na wstępie. Niestety, nie, jeszcze nie wyzdrowiałem. Ale myślę, że nie będzie przeszkadzało nam. No właśnie, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, właśnie zima na tym nowym dodatku nie jest do końca zielona, nie jest do końca biała. A to z tego względu właśnie twórca moda właśnie pisał, że na nowym dodatku jeszcze nie zaktualizował, tak? I przez to nie jest tam głębia bieli na trawie. Bo w starej części mapy, jak widzicie, ten śnieg jest biały. Nie prześwituje zieleń. Więc to jest jedyny najnowszy mod, który działa. Który po prostu jeszcze nie został zaktualizowany, żeby działał na nowej mapie. Jesteśmy w Skandynawii, czy tu szlabanu nie ma. Kurde, nie tu. Tak, zjeżdża na prawo kierunkiem lewym. Brawo ja.
FPS-y lepiej się trzymają na tym modzie zimowym niż normalnie, z tego co widzę. A, no tak, jest jedna wada więzienia tego ładunku. Jest maksimum 90 tylko. Niestety. Co jest to kamera? A, tu jest putus. Fajna świąteczna naczepa. Bo to malowanie, co tyle się dostaje za właśnie zrobienie tego achievementa całego, to takie jest. Takie świąteczne ze świętem za bardzo nie jest związane, ale później, na przykład, jako malowanie samo takiego zestawu całego, to dosyć fajnie to wygląda. Akurat fajnie się natrafiło nam, że akurat to zlecenie ma tą samą, ma taką naczepę podobną, która pasuje pod malowanie ciągnika całego, więc to fajnie się komponuje akurat. No nie, momencik. No i dobra. Ja się musiałem sobie do nosa psiknąć, bo... Nic tak bardzo nienawidzę, jak mi się nos zatyka. Ból gardła jest na drugim miejscu. Chyba układasz na święta to też słabo by układ. Ból gardła byłby teraz słaby. Wszystkie potrawy by były łykane z bólem, więc... Ale na szczęście układ gardło mnie nie boli. Tylko nos mi się dotyka. No tak, trochę czasu nam to zajmie, żeby dojechać do celu, jeżeli mogę maksymalnie 90 zasuwać. Tak, w ogóle mamy do celu 13 godzin 37 minut, 928 km do celu. Bardzo do celu powiedziałem. Szkoda, te lampki mogły fajnie jeszcze mrugać, by były fajne, ale gruncz na fajnie świetleczek, patrzcie, widzicie. Taka jest imitacja świecenia. Kurde, szczerze, tak zaryzykowałem dwie rzeczy, na szczęście to nie było zablokowane. Więc to autozapis w tym przypadku za bardzo nic nie pomaga. Jedynie tylko w tym, w razie wypadku, to mogę ciężarówkę mieć naprawioną, ale tylko ciężarówkę. Bo z tego ładunek, tak jak wiecie, jak się bierze zewnętrzne zlecenia, to nie naprawia się. Żeby się rozpędzić za bardzo, widzę, że mnie hamuje automatycznie. Dokład wiem, że przejazdów kolejowych nie ma na tej drodze.
No i ten mod jest tak fajny, że słońce nie za bardzo wychodzi nawet. Jest jeszcze jeden mod do tego. Miałby, jeszcze jest. Który poprawia, jeszcze grafikę poprawia, ale jak go wgrałem właśnie, to FPS-y już tak nie chciały ładnie się trzymać. Właśnie dzięki temu, że trawy nie ma, mam dosyć płynne 50-60 FPS-ów. W momencie wjazdu do miasta czy coś, na pewno trochę spadnie, musi się ładować wszystko, ale tak to dziwo, to jest ładnie to się trzyma. I wiadomo, zimowy mod dosyć długo u nas zostanie. Chociaż szkoda, że za oknem nie mam biało, tylko ponuro szaro. Więc niestety. Autoka się rozkraczyły. A tak w ogóle już 12 godzin 28 minut zostało tylko. Oj. Jak mnie denerwuje to, że ci prawym pasem jadą wolniej niż ja lewym. Jeszcze gorzej, tu jest niby 130 do ograniczenie do 130, a oni jadą. Ja se 110, a jadę 90 i wyprzedzam śmiało. O, wiadomo, o ciężarówkach nie mówię, bo oryginalnie 80 jest ta ciężarówka. A przepuścimy trochę osobówek, niech se jadą. Jeżeli mnie czy się dogonią. Właśnie, ktoś mnie się pytał, kiedy live'y będą. No. Nie wiem, w tym roku raczej mi się nie uda zrobić live'a już. Bo teraz tak. Wszyscy będą w domu siedzieć. No ja niestety ciągle tak powtarzam ten. Pokoju nie mam nadal. No, wykończeniówka niestety się obsuwa była. Z podłogami. I niestety właśnie. Pod tym względem nie uda się zrobić, już teraz wiadomo święta, teraz już między świętami raczej słabo. Mówił, że niby wejdzie kafelkarz, gdzie sobie robił, bo on będzie miał teraz czas niby, a jaka rzeczywistość będzie, to się okaże dopiero jak po drugim dniu świąt wszystko się okaże, czy coś się ruszy, więc takie obstawiamy połowa, końcówka stycznia przeprowadzka. Więc myślę, że powinno wszystko wtedy się udać. No i wtedy, tak jak mówię, live'y może będą co dwa dni, jeden dzień odcineczek, drugi dzień live. Wieczorem wiadomo, bo to wszystko będzie wieczorem się działo. Ale myślę, wszystko będzie dobrze. Tylko, że musicie mieć cierpliwość, że taką, że nie mamy za bardzo kiedy to nagrywać, nawet nagrywać, ale o live'ach to już w ogóle muszę zapomnieć, bo niestety nigdzie nikt się nie wybiera, żebym mógł na przykład mieć wolny wieczór, wolne mieszkanie wieczorem. Więc. Oj, nie tutaj. Więc odcinki będą się pojawiać co drugi dzień. No chyba, że teraz będzie obsuwa, chociaż mam odcinek nagrany jeszcze jeden, to go po prostu przeniosę go na inny dzień, żeby jakąś tą lukę zapełnić. I myślę, że będzie dobrze wtedy. Myślałem, że ten odcinek nagram taki dosyć taki jakieś pół godzinki czy coś, żeby na przykład móc, jak to powiedzieć, żeby móc nagrać coś cięższe, ale raczej postanowiłem taki właśnie odcinek świąteczny zrobić, czyli żeby był dłuższy. Więc
przez to. Znaczy nie uda mi się dzisiaj nagrać jeszcze jakiegoś innego odcinka. No ale. Myślę, że to taka rekompensata, taki długi odcinek to będzie idealny dla was. Prezent ode mnie na święta. O. No. Chyba, że. No. Da się coś jeszcze wcisnąć. Jeszcze. Powiem tak. W którymś momencie na tym odcinku pojawi się kod do gry na Steamie. A, to będzie idealny prezent ode mnie dla was. To już musicie niestety wypatrywać, kiedy się pojawi. O, o, o. Właśnie tak. To będzie odpowiedni. Nie powiem do jakiej gry. Na pewno do jakiejś gry będzie. Dobrze powiem, że do trochę nie. A może? No, wjeżdżam do Niemiec wreszcie. I przed nami zostało 10 godzin 30 minut. Czemu oni zwolnili? Bo widzicie, tutaj. O, wszystko śnieg jest obsypane ładnie. Nie ma, że trawa przywituje. No, chyba, że jakieś wysokie krzaki są, to wiadomo, ale widzicie, są białe drzewa. Też są nawet, nie mają tej ładnej zieleni. Są takie przypruszone. Więc, to, tak jak mówiłem na początku właśnie, że to jest... Tam po prostu jeszcze twórca moda nie zaktualizował, żeby działało właśnie na... Na nowym DLC. Mogłem tą drogę se skrócić sobie, bo bym sobie popłynął do... nie Rotterdam, tylko do Rostocku bym sobie popłynął promem i miałbym bliżej. Ale tak jak mówię, to specjalny odcineczek. Jedziemy całą trasę. Ach, mogłem wjechać sobie, bym sobie chociaż na stacji odblokował kawałek drogi. No nic. Będę się tu jakoś przyfrunąć na kamerze zero. Tak jak jeździłem, próbowałem sobie właśnie na zleceniu wziąć kamerę zero i sobie tepnąć się w jakąś stronę. Nie, tak nie działa. Może z zwykłym zleceniem tak działało? Musi jakieś sprawdzić. Muszę kiedyś zacząć, muszę znowu wrócić. Teraz ciężko to, kurde. Żeby wrócić do farminga. A, mogę sobie oś podnieść, zapomniałem. Dobra, zjedziemy sobie na ten pas. Nie wiem, blokował już. Niech boty wyprzedzają. Kurde, znowu jedzie kolejny. I po co to zjechało, żeby hamować? Zmieni pas, czy będzie jechał? Patrz, zostanie za nim.
Dobra, ja się zbliżam do niego, też muszę zjechać, zmienić pas. Jedź! No dobra, nim ja dojadę do niego, to... to chociaż sobie zajmie. O, co on wyjdzie za ciekawy ładunek? Wygląda jak prefabrykat wiaduktu. Prezent tam lata dziki, nie widzicie, bo lusterko zasłania. Ten Mustangien robił, to ja nie wiem. Dobra, jedź chłopie, jedź, jedź, bo już muszę tu zjechać. Gdzieś niebo dziwny zielony jest. Przecież teraz dopiero spojrzałem właśnie, czy coś z tym niebem jest chyba nie tak. Elbe tunel. No, trochę ten śnieg akurat w tunelu, to tak trochę... 2 na 10. No, ale wiadomo, tu tu wiadomo już... jak to jest, czekaj... Tekstura nałożona na całą drogę i koniec, to bym się pewnie w każdym tunelu, do tunelu wchodzi teksturą. Zmieniać ją specjalnie. Trochę by było roboty przy tym. Ja akurat się na tym nie znam. Ale wiadomo, wiadomo, że to by szło zrobić. Długo to jestem przekonany. Widzimy to niebo. No, więcej samochodów się zrobiło, już jest, widzę, spadeczek trochę FPS-ów, no ale 40 nadal to tak jest nieźle. Kurde, mój komputer nie jest słaby, kurde, grafika jest, na pewno to nie jest już nowa, że nowa, no ale, ale GeForce 1070. Więc raczej 70, 4 giga pamięci, no to kurde. Nie, 4 czy 8 giga? Pochrzaliło mi się trochę. Jeszcze jest mod na warunki drogowe.
że maksymalnie 70 można jechać, ale to kurde, bez przesady, ja już tak 90 jadę i trochę mi to nuży, ale 70, chyba że boty też jeżdżą tylko tyle i też nie mają siły jechać, no to wtedy to jeszcze by szło to. No jo, ale to tylko mi taką pół godziny odcinek bym się wydłużył do 50 może. Kurde, nie ma takiej ładnej. No, co ładnego skinka sobie zrobić na okładkę, ale widzę, że chyba będzie problem. Głupia kamera. Jeszcze głupsza kamera. Dobra, wracamy z potem. No bez tej nawigacji też idzie jechać, szczerze mówiąc. Używaj tej malutkiej. Tylko nie mam tych danych. Oho, lamusie co ty robisz. Dobra, podejście numer 2. Dobra, może być. Może być. Dobra, może pójdziemy bez tej nawigacji, ale lusterko. Trochę lepiej wygląda bez tej jednak nawi. Tylko takie coś jak czas przyjazdu mogłoby być wyświetlane. No, widzicie, jaka to pogoda jest. Taka. No, tu mam zegarek, mam tu. No, to jak mówię, tylko nawigacji właśnie brakuje tego, żeby chociaż na tym wisie, żeby pokazywało czas. Dobry? To nie, czas jest. A chodzi w sensie do celu. Bo nie ukrywajmy się, że prawdziwa nawigacja pokazuje, ile zostało do, na przykład do celu, a tutaj, jeżeli chodzi o to, to tak trochę. No tak, ale to nie wiadomo, jakiej wielkości cyfry by musiało być, żeby gracz mógł widzieć. Ale jakby się uparli, to by wcisnęliby tam. Takie parametry, ile czasu, ile kilometrów. Myślałem, że śniegu nie będzie. A jednak jest.
Dobra, ten przyczepka trochę. O, ale się rozpadało. Trochę przez to, że ten śnieg jest, nieraz mi się myli, gdzie jest pas. Paliła dwie kreski z Katowice. Tankować się, nie, jeszcze nie trzeba, to jest zawczas. Dobra, na razie nie będę sprawdzał, ile to czasu zostało. Jestem ciekaw, po jakim czasie, jak wejdę, znaczy jak włączę ten wirtualną nawigację, powiedzmy, ile to czasu upłynęło. A może tak będę jeździł? Jak sądzicie? O! Powiedzcie sami. Używać tamtej nawigacji, czy używać tylko tą, która jest oryginalnie na desce? Chociaż tak na desce, to tak bardziej porządnie wygląda. Ale czekam waszej opinii po prostu. Kurde, 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 nie mogę. Dźwigiem się nie popisał za bardzo. Chciałem jakieś świąteczne piosenki może puścić zamiast tej playlisty, która jest zawsze, ale... No ale... Taki... Ten osoby leciało jedna prawie, no to też bez sensu. Co taki dziwny ten pisze na nim? Dziwny trochę ten samochód był. Jeżeli czas mi pozwoli, proszę nagram dla was jeszcze jeden odcinek, nagram, żebyście mieli chociaż w święta to pooglądać.
Ze swym działu. Ciągle przypominam, że do zdobycia będzie gra. Bo kod się pojawi w którymś momencie. Nie wiem jeszcze w którym, więc wy też nie wiecie, więc musicie, polecam obejrzeć jednak cały film. Kurde, ale sypie. Dobra, zerknijmy, ile zostało do przejechania. 2 godzinki 28 minut tylko już. O. To szczerze, trzeba szybciej leci, jak się nie patrzy na zegarek. To chyba taka forma zostaje jednak. Zapodobało mi się. A ja tyle lat zawsze jeździłem z tym wyświetlaczem dodatkowym. Oj. Za bardzo typa zgarnął naczepą z tyłu. Teoretycznie. Przydałoby się zatankować. A, tam gdzie. Przy najbliższej, najbliższą stację odwiedzimy sobie wtedy. Tak jak mówiłem, mam odcinek jeszcze jeden nagrany, miałem ekstra, o którym zapomniałem, że mam nagrany. Tak patrzę, tu jest, no oczywiście, że gdzie indziej kończyłem. Aha, no tak. Patrzę, potem wchodzę w folder z nagraniami, patrzę, aha, no tak, jeden został. Więc nie zdziwcie się, jak na jednym odcinku będę miał inaczej przemalowaną ciężarówkę. Dobra, przepuśćmy, osobówki nie zajadą. No i mam nadzieję, że ktoś się pochwali, kto zdobył klucz.
Masz punkt docelowy, widać. Pewnie tak. No, 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 już jesteśmy prawie u celu, czyli Mannheim. Widzisz chwilową muzykę? Słyszysz, jak pada ten? Jak odgłosy słychać właśnie padającego śniegu? Ja się nie kojarzę, czy to w oryginale słychać. No kurde, lamusie, teraz nie mogłeś chwilę nie jechać. No. Wracam do tej kamery, bo to jednak. No, nie, chłopie, myślałem, że też bujnąłeś, to będziesz ładnie jechał. Ja trochę nie mogę tego zrozumieć właśnie. Ale tamten go wyprzedził teraz. O kurde, ale laki. No wiadomo, nie ukrywajmy, ten padający śnieg. Efekt na szybie trochę zabiera. To właśnie irytuje mnie to w tym względzie, że taki komputer jest mocny, a nie daje rady z takim czymś. GTA mam stałe FPS, a nie ukrywajmy jeszcze tej sprawy, że GTA jest bardziej wymagającą graficznie grą. Wow, 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 wow. A widzicie, to fajnie ścieka? Wow, 12, o 40. Dobra, może przytrzymy to. A nie, dobrze, pasuje. No ale to też powinienem się zatrzymać już. Na spokojnie sobie przejdźmy przez to już miasto. Zakończmy ten świąteczny odcineczek z klasą. Wow. No. Mały włos, by się plan popsuł.
Miałem jechać tam i nawrócić inaczej. Dobra, zobaczymy, czy się uda. Czy pod tym kątem uda się dobrze zaparkować, czy nie? Spróbujmy praktykę innego sposobu. Kurde. O. Zdarzyło troszeczkę pechę do przodu. O, tak wygląda ta naczepa. No, ale to pasuje ta gwiazdka. Te płatki. No, u mnie może płatków na ciągników nie ma, ale... Taki prezencik na kołach. No dobra. Odczepmy go. No, na szczęście doskonale, żadnych szkód nie było, więc teoretycznie to się pięknie udało. I nawet poziom 111 się wbił. No. No to jeszcze raz, zdrowych i wesołych świąt. No, to na tyle. Pozdrawiam, Redox, cześć.